Anna Kolenkiewicz, koordynator projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach, kierownik tego ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekonomia społeczna, słowo gdzieś zasłyszane, zbitek słów gdzieś zasłyszane. Tak naprawdę o co chodzi w tym połączeniu? Co to za dzieło? Ekonomia społeczna to bardzo pojemne pojęcie. Zawiera, wydawałoby się, sprzeczne ze sobą elementy. Ekonomia społeczna to realizacja celów społecznych przez mechanizmy charakterystyczne dla ekonomii, dla biznesu. Czyli tutaj realizuje się cele społeczeństwa za pomocą typowo ekonomicznych mechanizmów rynkowych. W najbliższą sobotę, 25 października, w Sejnach Targi Ekonomii Społecznej. O czym, po co, dlaczego, na co, dla kogo ta impreza? To kolejna edycja Targów Ekonomii Społecznej. My mamy już za sobą suwalską edycję w tym roku. Przed nami jeszcze edycja sejneńska, edycja augustowska i edycja sokulska. Dla nas takie targi to święto ekonomii społecznej. Zaprezentujemy wiele interesujących inicjatyw, przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje przedstawią swoją ofertę, a także opowiedzą o prowadzonej przez siebie działalności. Jakie korzyści, wymierne korzyści rzeczywiście z takiej prezentacji? Przede wszystkim to okazja do zdobycia nowych doświadczeń. Pan tutaj pytał mnie, co to jest ekonomia społeczna. To jest też pytanie zapewne wielu widzów i słuchaczy, którzy po prostu chcieliby dowiedzieć się, cóż to jest ekonomia społeczna. Targi są świetną okazją do odpowiedzenia sobie na to pytanie w praktyce. Ja mogę tu Państwu wiele definicji podawać ekonomii społecznej, natomiast jeśli Państwo zobaczycie sami, czym jest ekonomia społeczna w praktyce, to nabierzecie najlepszego wyobrażenia na ten temat. Podmioty ekonomii społecznej to bardzo dynamiczne organizacje. Chętnie uczą się od siebie, wykorzystują dobre praktyki do realizacji swoich celów statutowych, więc jest to świetna okazja, żeby taka nauka płynęła z udziału w tych targach. Szefuje Pani Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Na co mogą liczyć osoby, które do Pani się zgłoszą? Przede wszystkim my się zajmujemy spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej. Spółdzielnie socjalne mogą liczyć na dotacje unijne w wysokości 100 tysięcy złotych. Takie dotacje już przeznaczyliśmy 5 spółdzielniom. Dodatkowo przyznajemy wsparcie pomostowe, które pozwala przetrwać organizacjom w takich najtrudniejszych momentach biznesowych. Również wykorzystujemy tutaj nasz potencjał w kierunku opieki biznesowej. Prowadzimy doradztwo dla tych spółdzielni.